Hej, Jaszka, widzowie, to znowu jak Uciel i chciałem was powitać w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj spróbujemy dokonać czegoś, co się nie udało przez ponad 200 lat polskiej historii. O co chodzi? Naszym celem będzie zjednoczyć rozbitą dzielnicowo Polskę. Zapraszam do oglądania. Dobrze, zatem widzimy się po krótkiej przerwie. Streszczę wam, jaka jest aktualnie sytuacja. Szykujemy się do podboju Gdańska, Księstwa Pomorskiego, ponieważ jest ono chyba najbardziej osamotnionym ze wszystkich celów oraz jest największe prawdopodobieństwo, że zostanie zajęte przez kogoś silniejszego niż my. Naszym kolejnym celem będzie opanowanie całego Śląska, a później ruszymy na Kraków. Prawdopodobnie jako naszego sojusznika wezwiemy Księstwo Mazowieckie, z którym mamy ambicje stać się sojusznikami. Jeszcze do tego trochę brakuje, ale już tylko trochę. Gdyby jednak oni odmówili, zawsze mamy Księstwo Sandomierskie. No cóż, wypowiadamy wojnę Gdańszczanom i ruszamy. Gdańsk został przez nas opanowany. Teraz musimy trochę poczekać, aż nam się ustatkuje i możemy już zawiązać sojusz z Księstwem Mazowieckim. No i cóż, widzimy się, kiedy coś się zacznie dziać. To, co mnie tutaj niepokoi, to, że Księstwo Krakowskie zaczęło zbierać w tym rejonie znaczne siły. Boję się, że będą mogli próbować nas zaatakować, czego bym na razie nie chciał. Dobrze, zatem jednak moje przeczucia były słuszne, ale nie szykowali inwazji na nas, tylko na Płock. No chyba będzie wypadało pomóc sojusznikom. Udało się pokonać Krakowian, którzy ruszyli na Mazowsze. I teraz przynajmniej część ziemi krakowskiej uda nam się zająć. Wyobraźcie sobie taką sytuację, beztrosko sobie spamia, a tutaj się okazuje, że Królestwo Węgier praktycznie przestało istnieć na rzecz Bułgarii, która ich zalała. Niestety, to świadczy, że niedługo będziemy mieli strasznie silnego południowego sąsiada. No i nie wiemy, czy nie wyciągnie łap na nasze rozbite dzielnicowo państwo. No i dobrze, Bułgarzy podpisali rozejm z Węgrami. Na szczęście Bułgarzy nie zajęli górnej części Węgier, czyli Słowacji oraz Węgier właściwych oraz Dalmacji, przez co na szczęście nie będziemy mieli z nimi w tym momencie granicy. Jednak trzeba zacząć się bać, bo Bułgarzy są w tym momencie jednym z najpotężniejszych państw. Minęło sporo czasu pokoju. Nasz kraj zdążył się ustabilizować. Możemy ruszyć teraz na kolejną wojnę. Tym razem naszym celem będzie aneksja Śląska. Naszym następnym celem będzie Księstwo Raciborsko-Opolskie oraz ziemia krakowska. Podjąłem decyzję, że jednak mimo wszystko wyzwolimy jako wasala Śląsk. Niestety właśnie się wydarzyła jedna bardzo smutna i przykra rzecz, a mianowicie zostaliśmy zaatakowani przez Duńczyków, którzy nie mieli nic lepszego do roboty, więc postanowili nas zaatakować. Więc aktualnie nasza pozycja jest mocno przekichana i musimy ratować się pomocą na razie tylko Ślązaków. Jeżeli sytuacja będzie coraz gorsza, poprosimy o pomoc Mazowsza. No i padliśmy. Niestety na mocy podpisanego pokoju zostaniemy znacznie okrojeni z terytoriów.
ale nie mamy innego wyboru, jak się godzić na te warunki. Dobrze, mamy za sobą już dwie wojny. W pierwszej podbiliśmy księstwo raciborskie. W drugiej natomiast mieliśmy już być na Kraków, jednakże okazało się, że są oni sprzymierzeni z Sandomierzem, co wywołało spore problemy i musieliśmy poprosić naszych braci z Mazowsza o pomoc. Ryci na szczęście udzielili. Wybaczcie, ale zapomniałem się odezwać. Sytuacja wygląda tak. Rozesłaliśmy posłów do Prusów, Saksonów, Brandenburczyków i Czechów z prośbą o sformułowanie koalicji przeciwko Czechom. Niestety naszą ofertę zaakceptowali jedynie Czesi. I teraz wygrywamy wojnę z Duńczykami. Wreszcie. Dobrze, więc Czechom udało się zakończyć wojnę z Duńczykami. My w międzyczasie podbiliśmy Lublin, który był ostatnią prowincją Sandomierza. Jako że skończył się z nami pakt o nieagresji z Danią, musimy odzyskać ostatnie nadbałtyckie posiadłości. A zatem wojna z Duńczykami została skończona. Zajęliśmy wszystkie tereny, które jeszcze nie zostały zajęte przez Norwegów bądź Szwedów. Na mocy pokoju, który zostanie podpisany w Kopenhadze, odzyskujemy całe Pomorze, zdobywamy wszystkie posiadłości duńskie po drugiej stronie Bałtyku oraz wyspę Bornholm. Reszta Danii zostaje zwasalizowana. Znów sobie beztrosko siedziałem i smamiłem, kiedy to się okazało, że Duńczycy postanowili wypowiedzieć nam posłuszeństwo, a Węgrzy nas zaatakowali. Dobrze, zatem wojna z Węgrami została zakończona, głównie dzięki wsparciu naszych przyjaciół serdecznych w postaci Austriaków, którymi już niedługo ruszymy na Czechów. Na szczęście wojna z Duńczykami została już zakończona. Teraz musimy ruszyć i rozprawić się z Rusami. Niestety chyba wydarzyła się rzecz gorsza. Która mogła nas spotkać. Nie posiadamy żadnej armii. Nie mamy funduszy, aby rekrutować. I w tych właśnie okolicznościach zaatakowali nas Mazowszanie. I tutaj znów cała nasza nadzieja pozostaje w sojuszu. To tak, gdyby ktoś wątpił w użyteczność Prusów, dzięki którym okazuje się, że jeszcze żyjemy. Ale niestety wytoczyli ciężkie działa. Niestety po dzielnych walkach i Prusowie ulegli. My cały czas się dzielnie będziemy bronić w Gdańsku. No niestety Gdańsk padł. Została nam już tylko i wyłącznie południowa flanka, którą obstawiamy razem z Austriakami. Chociaż po namyśle można stwierdzić, że z tej flanki już niedużo zostało. Na szczęście zgodzili się na ofertę tego upokarzającego pokoju. Udało się dzięki pomocy Austriaków, dzięki którym udało nam się trzymać południową część Polski oraz ofensywie z Pomorza. Udało się. Mazowsze zostało całkowicie rozgromione. Udało się. Wielka wojna z Mazowszem została wygrana.
Na razie jesteśmy państwem bardzo słabym. To fakt. Wiele, wiele lat zajmie nam wyjście z kryzysu po tej wojnie. Ale udało się. Mazowsze zostało pokonane, a większość naszych ziem odzyskana. Udało się. Wychodziliśmy z tego deficytu ponad kilka lat. Ale wreszcie się udało. Niestety, w międzyczasie, niestety nie będziemy mogli się zamieścić na Mazowszu, ponieważ to zostało podbite przez Ruś Włodzimierską, przez jakąś wielką Ruś. Co jest powodem do lekkiego bania się, bo mamy teraz z tym potworem bezpośrednią granicę, trzeba napuścić jakiś sułtana Trubu czy inną wielką potęgę na tą Ruś, ale może będzie dobrze. Nasza sytuacja aktualnie jest patowa. Ekstremalnie wręcz patowa. Marinydzi, największa potęga tego świata, odbiła nam właśnie Czech. No i nie mamy już jak odzyskać ziem przez nich zagrabionych. Natomiast Ruś Włodzimierska to jest takie imperium, że drugie najsilniejsze imperium tutaj nawet nie mamy co próbować. Na południu dzieli nas od tego tylko i wyłącznie Królestwo Sycylii. Mamy sułtana Trumu, który też jest potęgą i też nie jesteśmy beznadziejnym położeniu. Bo nieważne, jaką stronę byśmy wybrali, i tak skończy się to naszą rychłą zagładą. No a zatem można powiedzieć, że tak się kończy historia Królestwa Polskiego. Nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Zjednoczyliśmy Małopolskę, Wielkopolskę i Pomorze. Myślę, że oraz zdobyliśmy całkiem sporo nabytków terytorialnych na terenie dawnych Węgier. Niestety historia tak się potoczyła, że jeszcze nigdy najprawdopodobniej nie odzyskamy ani Mazowsza, ani utraconych ziem zachodnich oraz Śląska. Niestety, no ale tak czasem w historii bywa. Jakie prawdopodobnie będą dalsze losy Królestwa Polskiego? A no cóż, będą walczyć z falami buntów, aż w końcu jakiś sąsiad zapuka, czy to Marynidzi, czy to Ruś, zapuka do drzwi, a wtedy będzie koniec Królestwa Polskiego. No i cóż, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia już niebawem.